jaki to jest problem, to można chyba byłoby najlepiej na ich przykładzie pokazać. Bo tak, ich stać na najlepszych, najdroższych prawników, natykają się na ścianę. Nie ma żadnego znaczenia. Wielokrotnie rozmawiałem z ojcami, no to co wspomniałeś, jakby z tej półki finansowej najwyższej, którzy na listach różnych się znajdują, których partnerki są z pierwszych stron gazet ojcowie i panowie z pierwszych stron gazet, znani sportowcy, aktorzy, etc., etc. Nie ma żadnego klucza, według którego to się dzieje. Różnica jest tylko jedna. Alimenty nie są 2000, tylko 63 miesięcznie i odprawą nie jest pół domu, tylko kamienicę za na przykład 12 milionów. Ale następuje izolacja dziecka. Tak, tak samo. Wszystko tak samo działa. Procesy są, gdybyśmy wydrukowali 10 spraw chłopaków z małego województwa, z małych miasteczek i 10 bogaczy, byśmy to rozłożyli. Działanie, metodologia działania mam, wykluczania ojców jest identyczna. I przyzwolenie sądów na to. Kopi w klej. Nie ma nic, żadnych różnic. To taki moment, kiedy dzwonią i mówią: słuchaj Michał, coś zaczyna się u mnie dziać. Czy ty moglibyśmy asekurować sytuację? Bo wiesz co, to ogólny test jestem bezpieczny, bo ja kocham dziecko, ja go odbieram ze szkoły. Mi się tam, wiesz, jest luz. Ja wiem. No to zapnij pasy, panie kolego, bo wybieramy się w podróż długą. No i to się zawsze sprawdza, bo to, że się jest dobrym ojcem, było się dobrym ojcem, miał żadnego znaczenia, to wszystko jest wyzerowane. I dla sądu, i dla osoby, która atakuje, czyli tutaj w tym przypadku mamy ewentualnie kancelarii, która stoi. Wszystko, co kiedyś powiedziałeś, jeżeli ojciec z matką, to jest też taki przykład, może trochę wyświechtany, ale jest otwarty dom. Przychodzą do nas znajomi w weekendy, dzieci są, powiem, atrakcje, my pijemy sobie winko, tańczymy na stołach. Nie mówię o patologiach. I to się dzieje przez latami, przez 15 lat u nas w domu. Mamy otwarty dom, kochamy ludzi, mamy ogród, super. To jak się dostajemy, to każde zdjęcie z tej imprezy to jest dowód na to, że się jest alkoholikiem. Ojcowie do mnie dzwonią, mówią: słuchaj, jestem, rozstaję się, czy ja mogę iść z kumplami mecz obejrzeć gdzieś i piwo mieć na stole? No przecież mi mogą zrobić zdjęcie. Mówię: chłopie, żyj normalnie. Ale potem się zastanawiam, no i co? A jak ktoś zbuduje historię, tu jeden kieliszek, tu drugi kieliszek? Ja nie mogę uwierzyć, Sylwester, w to, że sądy, sędziowie, którzy są na salach sądowych po 25 lat, czasem dłużej, łykają te kit. Ja po prostu nie mogę w to uwierzyć. Pewnie dużo kobiet nas ogląda. Niech może pani, jedna, jeżeli jakakolwiek pani nas ogląda, niech wyobrazi sobie, jak nie, jeżeli nie wie, co się dzieje z jej dzieckiem godzinę, tydzień, miesiąc, czy wtedy są racjonalne zachowania? Ci ojcowie też zaczynają się irracjonalnie zachowywać. I potem idą do MOPS-u, idą na policję, mówią: crazy, bo to nie ich dziecko, co ich to obchodzi. To są te ważne aspekty, o których się nie mówi. To jest tak głęboka analiza tego problemu. I to jest, tych czynników jest setki. Jak ktoś tego nie rozumie i chce to pobieżnie tylko popatrzeć na to z boku, to nigdy nie jest w stanie pojąć tego tematu. Od jakiego czasu zajmujesz się tym tematem? No to już będzie 8 lat, bo 8 lat to jest takie codziennej pracy, rozmów z ojcami, analiz i próbą zrozumienia tego wszystkiego, co się dzieje w tych przestrzeniach ojcowskich. Czego wszedłeś na temat? To się zaczęło chyba jak u większości osób, które są w tych tematach. Ja miałem sam problemy. Te problemy się pojawiły, trwały 3 lata. Usłyszałem wiele rzeczy w sądzie od sędziów na sali sądowej, że nie przypuszczałem, że tak może być człowiek traktowany. Rozumiem, że walczyłeś o prawo ojca do stałych kontaktów z dzieckiem. Precyzując, walczyłem o to, żeby nie stracić tych kontaktów. Bo ja wychowałem mojego syna od początku rozstania w opiece równoważnej. I potem ktoś wpadł na pomysł, że to jest bardzo złe. Musiałem udowadniać w sądzie, że jestem ojcem, który zasługuje na to, żeby nim być. Dlaczego uznałeś, że trzeba coś robić w tej sprawie? Jak moje środowisko dowiedziało się, że walczę o syna i potem, że udało mi się doprowadzić do tego, że jestem tym ojcem nadal, to nagle zaczęli się do mnie zgłaszać ojcowie, żeby im pomóc. Ktoś przez kolegę, ja zauważyłem ogrom tego problemu,
No i tak od zacząłem współpracować z adwokatami. W końcu jedna ze znajomych powiedziała: słuchaj, no trzeba coś robić, co się dzieje. To jest natłok u mnie w kancelarii, pęka po prostu od telefonów. I w momencie, kiedy się przekonałem, że jaka to jest plaga w naszym kraju, no to już wiedziałem, że jak musimy przejść do jakichś konkretnych działań, a nie do jakichś tam tylko rozmów pocieszających, tylko... Plaga? Tak, uważam, że to jest plaga u nas w kraju, używam tego świadomie tego słowa. Alienacji rodzicielskiej, czyli celowego działania izolującego w 90% przypadków ojca od dzieci i dzieci od ojców. I celowo używam tak mocnego słowa, bo to jest w obecnych czasach potworny rak, który trawi rodziny polskie. No, dzieciaki, przede wszystkim dzieciaki, ale nie zapominając o ojcach, którzy, mówię, ta dysproporcja, to jest fakt. To mówią o tym psycholodzy, mówią o tym mecenasi. Ja mogę to o tym z pełną świadomością mówić. To jest 90% do 10%, 90% poniewieranych rodziców w sądach i tych, którzy muszą udowadniać, że są dobrymi rodzicami i tracą kontakt z dziećmi, to są mężczyźni, to są ojcowie. Dlaczego ojcowie przegrywają sprawy w sądach? Bardzo, to jest wielowątkowa odpowiedź, ale postaram się skrócić. Po pierwsze, feminizacja w sądach jest ogromna i przychodząc do sądu przychodzi mężczyzna i kobieta, mama i ojciec. Ojciec jest po to, żeby udowadniać, że tym ojcem powinien być, że zasługuje na tym. To jest pierwsza sprawa, podstawowa. Druga sprawa jest taka, że prawo nie zmieniło się od lat 50., ostatnie zapisy 64 rok. Nikt chyba wtedy nie był gotowy na to, że ojciec to jest człowiek, który pragnie być z dzieckiem, wie, że wychowanie dziecka to nie jest przyniesienie pieniędzy do domu, tylko spędzanie z nim czasu, wychowywanie, wspólne rytuały, a sądy nie były gotowe też na to, że ojcowie, którzy wejdą na te sprawy sądowe, bo one się zdarzają, to się dzieje, podnoszą wysoko rękę i mówią: błagam, nie odbierajcie mi dzieci. Mi się wydaje, że oni tam wszyscy po prostu zwariowali, bo zawsze, bo umówmy się, no, ja to nazywam formą ojca 2.0 od tych, nie wiem, 10 lat, że ojcowie wychodzą naprzeciw wychowaniu dziecka, nie są jakby dodatkiem już. Kiedyś pewnie tak było, no, obserwowałem naszych rodziców, byli inaczej wychowani, to te emocje w domu były inne i jestem w stanie uwierzyć, wierzę w to, bo badam te rzeczy, że kiedyś ci ojcowie mogli być z boku, bo tak było. Ale te czasy się dawno skończyły i wypada to prawo dostosować do zastanej obecnej sytuacji. To się nie dzieje. Założyłeś fundację. Zacząłeś organizować rodziców, ludzi też, którzy dostrzegają ten problem. Konfrontacja była z kamerą na waszej manifestacji. Czy widzisz, że do ludzi dociera to, że to jest naprawdę problem? Po pierwsze, byliście super, że byliście z kamerą. Ja byłem osobą, która została zaproszona jakby współorganizatorem tego. Organizował to Wojtek Miga z Wojtkiem Pruńskim ze Strajków Ojców Online, z którym jakby to jest jedna z organizacji, która też działa w tych przestrzeniach. Czy osoby widzą? Zdecydowanie tak. Drodzy przyjaciele, w Polsce nie obowiązuje powszechna piecza naprzemienna. Nie ma tu realnych, egzekwowanych kar za niewykonywanie zasądzonych kontaktów. Musimy o nie walczyć kolejnymi miesiącami i latami, aż alienatorki doprowadzą do tego, że syn czy córka ma lat 13 i jego zdanie brane jest pod uwagę w sądzie. Sądy często traktują nas symetrycznie, bo państwo się kłócicie, to idźcie do psychologa, może się dogadacie. My na przykład na tym strajku, to trzeba powiedzieć jakby wprost, było mniej osób niż było na majowej protestacji, ale ten wydźwięk tego pierwszego strajku był ogromny. Pojawiły się wszystkie media z wami przede wszystkim na tym strajku. Rozmawialiście z nami, chcecie puszczać tą informację dalej. Kilka lat temu nie chciał rozmawiać z nami nikt. Walczę także jako mężczyzna o prawa kobiet, ale czy ktoś śmie głośno mówić o prawach mężczyzn w Polsce? Kiedy kobieta wychodzi w kampanii wyborczej i mówi: głosujcie na kobiety, wszyscy biją brawo. Wyobrażacie sobie faceta, żeby powiedział: głosujmy na mężczyzn? Chyba coś się dzieje złego. Podstawowym prawem mężczyzny jest prawo do opieki nad własnym dzieckiem. Jeżeli facet nie zapłaci alimentów, płaćcie. Alimenty to nie prezenty. Nie spóźniłem się nigdy z żadną ratą. Jesteśmy odpowiedzialnymi ojcami. Ale nie zapłaćcie przez 2 miesiące, już macie komornika, już macie problemy na głowie. A latami można nie wydawać ojcu dziecka. I jakie są z tego konsekwencje? Żadne! Tylko, koniec końców, zainteresować się muszą tym politycy.
to oni zmieniają prawo i przecież my jesteśmy dorosłymi chłopcami i wiemy, na jak to polega, że rozmowa z dziennikarzem, jakkolwiek nieciekawa, jakkolwiek daleko zdobywająca duże zasięgi, daje wiadomość, znaczy taką wiadomość społeczną. I to jest super, to się zwiększa naprawdę, bo to ludzie naokoło dopytują, nawet osoby, które nie są związane z tym problemem. Ale docelowo musimy dotrzeć do polityków. Czy ja widzę tam zmiany, zainteresowanie? Ja nie widzę nic. Co politycy na to? Opowiedz o swojej drodze, o waszej drodze walki w sumie też z politykami, z ich myśleniem. Ja próbowałem wielokrotnie rozmawiać z politykami. Informować im o tym, że dzieje się coś złego, że warto zwrócić na ten problem uwagę i poświęcić mu trochę czasu. Dostawałem obietnicę zainteresowania, kiedy już byliśmy fundacją. Nie byłem facetem, który przychodzi po prostu, bo zdaję sobie sprawę, że mogą być inaczej traktowani te całe sobie, a oni piszą setki, jak nie tysiące listów do tych polityków codziennie, od lat. Czy to jest Rzecznik Praw Dziecka, czy to są politycy, ministrowie, oni dostają setki tych wiadomości. Nie robią nic. Ja się spotykałem i z osobami związanymi z Koalicją Obywatelską, i z Lewicą. Nie chcę rozmawiać, znaczy chcą słuchać, są obietnice, a ostatnią obietnicą, która zrobiła na mnie wrażenie i część środowiska się śmiała ze mnie i może miała rację, ja staram się wierzyć jeszcze. No niestety zawodem jest pan marszałek Szymon Hołownia, który, kiedy byłem z synem na Powiślu, mój syn był przy tej rozmowie i poprosiłem go bardzo, było jeszcze przed wyborami, prawdopodobnie mógł wiedzieć, że będzie marszałkiem, mógł nie wiedzieć. I naprawdę poświęcił mi to 10 minut na słuchanie uważne, ale obiecał, że zamrażarka zostanie, że pewne rzeczy są wyjęte z zamrażarki. Sejmowej. Sejmowej, tak, jak się potocznie mówi. I nie zrobił nic z tym. A co tam takiego trafiło, że pytałeś się o to? Jaka ustawa? Tam trafił senacki druk 63. Senacki druk 63 był bardzo ważny. Mi się wydaje, że część osób zapomniała o nim. Ja go traktuję bardzo poważnie. I to jest coś, co mogłoby rozwiązać wiele problemów. Druk senacki 63 miał działać na korzyść rodzica. Nie mamy, nie taty, rodzica. Jeżeli jeden rodzic izoluje drugiego rodzica od dziecka, podlega karze finansowej, a jeżeli ten drugi rodzic ma jakiś defekt zdrowotny, bo są szeroko depresje, różne inne przypadłości, to wtedy jest zagrożony karą więzienia. My się cieszyliśmy bardzo, że to powstanie, bo no, hipokryzją jest myślenie, że fundacja na przykład Kocham Cię Tato, która wspiera ojców i dzieciaki, nienawidzi kobiet. Ja uważam, że mężczyźni, którzy są przemocowi, powinni lądować w więzieniach, koniec, kropka i w ogóle nie ma co rozważać. Więc tak naprawdę, jak to się mówi, przy swoim chłopski rozum, ustawa, która miałaby nękających, przemocowych mężczyzn ładować do więzień, powinna przypaść do gustu paniom, które twierdzą, że mężczyźni są przemocowi, wszyscy jak leci. O dziwo, podczas komisji, bo to jest dostępne jeszcze w internecie, my to oglądaliśmy na żywo, bo nie zostaliśmy zaproszeni na to, żeby uczestniczyć, wyrazić swoją opinię na temat tej ustawy. Były środowiska kobiece zaproszone. Kiedy upadło to po prostu i zostały zakończone prace, w środowiskach kobiecych wybuchły korki od szampanów i to było wszędzie, oczywiście w internecie, pokazywane szeroko, super, zobaczcie, przemocowi mężczyźni będą dalej karani. Nikt tego nie zrozumiał tego i to poszło precz. I ja właśnie głównie zwróciłem uwagę, nie jedyny, bo też jakby w środowisku wiem, że takie listy były do pana marszałka kierowane, zwróciłem uwagę na to, że warto rozważyć to, bo to ma pomóc rodzicom, dzieciakom przede wszystkim. Finał, już mówiłem tobie, jaki jest finał. Nie zdało się nic, kompletnie nic. Do dnia dzisiejszego. Marszałek Hołownia nie wyciągnął zamrażarki. No tak, a to było kilka miesięcy przed wyborami, czyli z półtora roku już mamy. I to nic się z tym nie dzieje, nawet nie zostało to wprowadzone do, żeby zaprosić ekspertów, specjalistów. Chociażby Uniwersytet Warszawski, który na przykład teraz prowadzi, my jesteśmy też zaproszeni do tego przedsięwzięcia, prowadzi pracę nad zaopiniowaniem opinii naprzemiennej. Nic. Zero. Co w temacie alienacji ojców ma do powiedzenia Rzecznik Praw Dziecka? No, mamy nowego rzecznika od pewnego czasu. My obserwujemy czynania pani rzecznik, ale chwilę po tym, jak pani rzecznik wypowiadała się w Sejmie, jeden z naszych kolegów ze stowarzyszenia
szczyty Aliancji Rodzicielskiej, zadał pytanie na schodach sejmowych. Ja mogę pokazać się, jeżeli... Pani Moniko, a poprze Pani opiekę naprzemienną, jak będzie założony projekt? Czyli to jest świeżo po nominacji, nominacji, tak? Tak. Było Was. Przemek Koziński jakby tam zadał to pytanie, bo był wtedy w Sejmie i próbował rozmawiać z politykami. Mnie takie rzeczy przerażają. Ja jestem przerażony tym, że jest taka arogancja w zachowaniu, pomimo że to jest nowy rzecznik, to są nowe działania. Tylko pytanie, czemu jeżeli komunikatów spływa do pani rzecznik w tysiącach, bo ja wiem o tych w tysiącach, jeszcze nie została udzielona żadna odpowiedź na tematy ojcowskie. Cały czas mówimy o kobietach, w porządku. Cały czas mówimy o dzieciach, rzecznik praw dziecka oczywiście, tylko ta przemoc uderza w te dzieci. Nie ma żadnej odpowiedzi, nie ma żadnej reakcji, zero. Mnie to przeraża. Z czego to wynika? Bo przecież to jest kobieta, osoba, która ma reprezentować prawa dzieci, no a ojcowie nie są wyeliminowani. Wydaje mi się, że wynika to z najbliższego otoczenia i doświadczeń pani rzecznik przed objęciem tego stanowiska. Może o wynika jakich, też. O jakich doświadczeniach mówimy? No mówię o pracy w fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Myślę, że tam mamy są traktowane lepiej niż ojcowie. Takie jest moje zdanie. Myślę, że to się bierze też z linii, jaka panuje, tego, że pomagając ojcom, nic nie można zyskać, nic nie można stracić. Po co? Czy ja mam rozumieć, że pani Monika występowała przeciwko ojcom w jakichś tam procesach, albo reprezentowała matki przeciwko ojcom, tak? Stąd się to bierze, tak? Pani, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wielokrotnie występowała w sprawy, w których brałem udział i wielokrotnie oskarżała o molestowanie seksualne własnych dzieci, ojców, których my reprezentowaliśmy. W ani jednym przypadku nie zostało to utrzymane, to wszystko spadały, to były zarzuty wystawione z palca. To budziło mu niepokój już kiedyś, więc to są tylko moje domysły, czy pracując w takim otoczeniu, działając w ten sposób, można być obiektywnym dalej. Wiadomo, że pani Cieślak nie była jedynym kandydatem na rzecznika praw dziecka. Byli kandydaci, których wystawiano, chociażby rekomendowało to Stowarzyszenie Praw Dziecka, a pani Cieślak została nominowana z Rady Adwokackiej. Czyli pytanie, czy środowiska, które wspierają dzieci stricte, powinny mieć znaczenie ich zdanie przy takim wyborze? Uważam, że tak i wszyscy myśleliśmy, że tak będzie, że profesor Konopczyński zostanie rzecznikiem praw dziecka. Stało się inaczej. No, wiesz, no można snuć domysły, tylko nie znam całej prawdy. Szokujące, to jest jednak rzecznik praw dziecka, no, wszystkich dzieci i powinna reprezentować zarówno ojców, jak i matki. A ty chcesz mi powiedzieć, że ona po prostu ma wizję ojca taką, a nie inną i stąd jej doświadczenia warunkują później, jak ona patrzy na problem alienacji ojcowskiej. Uważam, że tak może być, tym bardziej, że pierwsze słowo pani rzecznik, które wypuściła swoimi kanałami w social mediach, brzmiały, że teraz pokażemy dziewczynkom, jak mają być mocne, jak mają żyć. To przeszło jakby nasze środowisko, jakby ta grafika przeszła po prostu jak dynamit. Bo w pierwszych słowach rzecznik praw dziecka oficjalnie mówi, że los dziewczynek jest najważniejszy i pomija rolę chłopców i życie chłopców. Dla mnie to jest niepokojące i daje sygnał do tego, że może być jak dało sobie, że może być jak będzie i tak jest. Dokładnie tak się dzieje. Nie dzieje się nic. Nie ma żadnego zainteresowania tymi sprawami. Są wywiady, uśmiechy. Pani rzecznik widać, że jest sympatyczną, miłą osobą, lubi kamerę, świetnie się czuje. Okej, w porządku, szanujemy to. Pytanie, czy będzie chciała rozmawiać z nami, bo ja nie wydaje mi się, żeby... Nie wiem, czy to jest kwestia odwagi, czy kwestia po prostu niechęci. Bo pytania, my rozmawiamy merytorycznie, my nie krzyczymy, nie rzucamy butelkami. Tak chce się sprowadzić do takiego myślenia, że mężczyzna, który walczy o bycie, godne bycie ojcem, to jest jakiś wariat po prostu z maczetą. To jest bzdura, my chcemy merytorycznie rozmawiać, chcemy rozmawiać, ale jak ktoś nas ignoruje, no to my chcemy wywierać presję i pytać po 50 razy, co z nami. Zwracaliście się bezpośrednio do pani rzecznik? Wielokrotnie pisma kierowane do pani rzecznik praw dziecka. Wielokrotnie. Całe środowisko wysłało, myślę, że tego jest mnóstwo tych dokumentów.
To są zapytania nie tylko, bo wiesz, nie wszyscy, to żeby Państwo wiedzieli, nie wszyscy komunikują się listownie z Panią Rzecznik, ale przecież mamy XXI wiek, jest mnóstwo socialnych pytania, kiedy na przykład jest jakaś sprawa bulwersująca nasze środowisko, a często takie sprawy wybuchają. Tutaj mama zostawiła dziecko, dziecko się zagłodziło, tutaj dziecko poparzone żelazkiem. Więc pytamy, co z tymi rzeczami się dzieje? Tam nie ma żadnej odpowiedzi. Tam jest po 200 komentarzy. Nie chcę sprowadzać pracy rzecznika do odpowiadania na Facebooku. No właśnie chciałem zwrócić uwagę, że... Ale komentarze, które są pochlebne, te odpowiedzi się znajdują. No to też jest dziwne. Oczywiście, wiadomo, są drogi służbowe, ja to rozumiem. Nie ma, nic się nie dzieje. Rzecznik wie, co się dzieje, ministrowie wiedzą, co się dzieje. Wszyscy politycy wiedzą, co się dzieje. Nie robi nikt nic. Nadal. Do tragedii. Po tragedii, jak się wydarzy, jak mama wyrzuci dziecko z promu, jak to się zdarzyło, jak zostaje zagłodzone i nagłośniamy te sprawy, to wtedy zbierają się politycy, ładnie ubrani, mówią, to jest wielki problem, trzeba coś z tym zrobić. Tylko nawet media mainstreamowe pomijają rolę tych mam w tych zbrodniach i mówią, tutaj partner coś zrobił, krzywdę. Jest po prostu chroniona z góry. Rozumiem, że chcesz powiedzieć, że ten świat, który jakby walczy o prawa kobiet od dawna i słusznie, tak? Oczywiście. Bo kobiety wymagają tego, feminizm doprowadził do przekrzywienia obrazu i do tego, że ojciec zaczyna być traktowany jako wróg, bo jest mężczyzną? Moim zdaniem doprowadziło to dziesiątki lat, w którym stereotypowe myślenie o mężczyźnie było tak, jak powiedziałem na początku, to jest raz. Dwa, doprowadziło to, że nawet często wspomina się, mówiąc o feminizmie, o kobietach, o sufrażystkach, pytanie, kiedy zaczniemy mówić o teraźniejszości? Bo te czasy, kiedy był brak głosu, który był jakby, no wiadomo, no, jak można popierać to? Przecież ja nie jestem zwolennikiem zabrania głosu kobietom, chociaż są politycy, znane osoby jak pani Magdalena Środa, który, albo pani Hola, które twierdzą, że mężczyzna powinien się zabrać jakby na parę lat możliwość głosowania, pomijmy to, bo... Żeby wyrównać rachunki, jakby proporcje... No właśnie, no właśnie. To chodzi o to, że myślę, że pomnik Matki Polki został tak bardzo namaszczony i naznaczony brakiem możliwości popełnienia błędu, że mama może być synonimem tylko i wyłącznie dobra. I jeżeli przedstawia się obraz matki, już niekoniecznie Matki Polki w dobrej konotacji, to może to robić, burzyć światopogląd wielu osobom. Więc jeżeli mówimy o równości, no to staramy się być równi, to gdzie ta równość jest? Mieliśmy taką kampanię, bo zupa... Była zasłona. Mhm. I to jest obraz mężczyzny. To jest obraz mężczyzny. Co więcej, jakbyś przeszedł się po sądach, po MOPS-ach, wszystkie grafiki, które mówią o przemocy, to jest facet z podniesioną ręką i skulona kobieta. To jest mężczyzna z butelką alkoholu i kobieta też przestraszona. Wszędzie się buduje ten wizerunek. Jeżeli wchodzi się do przychodni, jest na przykład wielki plakat, na którym na blacie siedzi dziecko całe w mące, dwie różne skarpety, ojciec z głupią miną i mama z wyciągniętymi rękami do ziemi z zakupami wraca i mówi, no mama wróciła na szczęście, no to jest budowanie wizerunku ojca idioty. Mówiąc jakby kolokwialnie, no, który nie wie, jak zrobić śniadanie dziecku. Więc to się ciągle... To jest, wiesz, to jest tak z Me Too. Pytanie, czy Me Too było ok? Było, oczywiście pokazało wielu zwyrodnialców. Tylko Me Too zatrzymało się na Amber Heard i Johnny Deppie. Jak Ameryka była gotowa pokazać, że kobieta niekoniecznie jest taka cudowna, to może czas, żebyśmy u nas też pokazali, że przemoc nie ma płci i że przemocowa może być wobec własnego dziecka i rodziny też kobieta. Niekoniecznie musi być silniejsza fizycznie, ale wykorzystuje inne możliwości. Czy nie masz po prostu czasami dość, że walicie po próżnicy, że odbijacie się o ścianę, bo nie mówimy o tym, że was media zauważają, że często to jest ciekawy temat do opowieści. Mówimy o politykach, o tych, którzy mają realną siłę i możliwości zmiany ustaw, prawa tak, żeby ojciec miał możliwość wychowania dziecka, jeżeli tego chce, jeżeli tego pragnie.
Absolutnie nie uważam, że to jest walnie w próżnię. Wiesz co, są osoby w naszym, w tym środowisku ojcowskim, które przychodzą z wielką inicjatywą, z wielkim jakby energią. To jest tak, wiesz, czasami gwiazdy pojawią się na niebie, za chwilę zgasną, ich nie ma. Jest taka grupa osób, które nigdy nie odpuszczą i ja do takich należę, że będziemy po prostu do końca naciskać. I oczywiście samo pisanie listów, samo stanie na strajkach, które bardzo doceniam jakby tą inicjatywę i będę w niej brał udział do końca tych inicjatyw, ile będzie można. Ale wiem też doskonale, że trzeba rozmawiać z politykami i przygotować im gotowe rozwiązania. I my, o czym nie mogę i nie chcę jeszcze mówić za szeroko, przygotowujemy takie rozwiązanie dla polityków, o których w pierwszej połowie 2025 roku będzie głośno, bo będziemy to nagłaśniać i wiem, w jakim kierunku trzeba iść i absolutnie nie zamierzam przerywać naszej działalności. Poznajemy fantastycznych ludzi wokół nas, to wiesz, to, że też siedzę u Ciebie, to też to usłyszy, o tym, że Ty się tym interesujesz, o tym, że to jest dla Ciebie ważny temat, o tym, że dla mnie jest ważny temat, bo tutaj jestem, bo nie przyjechałem tutaj tylko sobie, wiesz, dla przyjemności, a tego, żebyśmy robili coś dobrego i ważnego. I słuchają też ludzie, ojcowie, którzy mają pewien wpływ na zmiany w naszym kraju. Ja z tymi ojcami mam świetny kontakt, bo obdarzyli nas zaufaniem, są obok nas i jakby też sprawiają nam możliwości dalszych działań i do robienia rzeczy, które naprawdę mają zmieniać, bo myślę, że jest inny etap osiąga teraz jakby nasza działalność. Idziemy krok dalej. Nie zamierzam przerwać tego, co robię, po prostu. Bo to jest potrzebne, tylko dodam jeszcze, że te rozmowy z ojcami, to ukierunkowanie, jak mają działać, to jest jedno. Ale ci ludzie potrzebują po prostu rozmowy. Jakkolwiek to banalnie nie zabrzmi, a może zabrzmieć, ci faceci potrzebują rozmowy z kimś, kto rozumie ten temat, który był też w piekle, bardzo głęboko był, w wielkich depresjach. Mówię za siebie, ale wiem, że są też tacy, którzy też mogą to robić i pomagają, bo jak ktoś się czuje sam, to... ...puszczają mu nerwy. Wielokrotnie rozmawiałem z mężczyznami, którzy byli w momencie, w którym się żegnali ze mną. Ja, nie będąc jakby zbyt nienawidnym mężczyzną i czującym zagrożenia, wiedziałem, że to nie są kity. Do tego doprowadza bezczynność polityków i o to mam pretensje, że tylko w momentach, kiedy dzieje się coś złego, zaczyna się myśleć o procedurach, a wcześniej się to ignoruje. Tylko my też zapominamy. Jest głośno, każdy opowiada sobie przy kawkach, zobaczcie, co się stało, tam ktoś zrobił krzywdę komuś. Zapominamy bardzo szybko o takich rzeczach i nie dopytujemy się, czy coś się dzieje, czy to się interesuje. Dlatego uważam, że politycy powinni się wstydzić za to, że nie robią nic w tym temacie, za to, że są niestety beznadziejni w tej sprawie, bo mnie interesuje ta sprawa. Ich poglądy, mnie interesuje prawica, lewica, środek. Mnie nie obchodzi, kto będzie zainteresowany tym, kto doprowadzi do tego, żeby się skończyły te cierpienia. Liczę, że jest gdzieś ktoś wśród polityków, który będzie chciał rozmawiać o tym. Będzie chciał robić coś naprawdę zrobić, a nie tylko obiecać nam, bo ja nie chwytam obietnic. Ja już po prostu, mówiąc młodzieżowym językiem, nie łapię tego kitu. Nie widziałem swojego syna od 227 dni. I tak samo jak wy, mam dosyć i chcę iść i powiedzieć dość. Dość, bo mam prawomocne orzeczenie sądowe. I nic z tego nie wynika. Nie jestem w stanie wyegzekwować, tak jak tysiące ojców w Polsce, moich praw. Niestety tymi wyrokami sądowymi możemy sobie tapetować pokoje. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek magazynu Konfrontacja, w którym zajmę się problemem alienacji ojców, izolacji ojców od dziecka. To nie może być tak, że państwo spycha ten problem na margines. Politycy, dla poprawności politycznej, żeby przypodobać się organizacjom kobiecym, udają, że nie ma problemu. Faktem jest, że wielu ojców chce mieć wpływ na wychowanie swoich dzieci. I tego prawa nie można im odbierać.